Cześć! Wiele jest mitów wokół Windowsa 98. Jedni mówią, że obsługuje 512 MB RAM-u, inni mówią, że obsługuje 768, powyżej nie da się już go zainstalować. Jeszcze inni mówią, że można nawet z 1 GB po odpowiednich wpisach w rejestrze i generalnie nawet to będzie działać, natomiast większość ludzi w sieci, a raczej prawie wszyscy, uważają, że powyżej 1 GB praca na Windowsie 98 jest niemożliwa i niestety nie ma fizycznej możliwości, żeby to nam działało. Filmik ten dedykuję wszystkim tym, którzy ostatnio na jednym z forów internetowych przekłócali się ze mną, że nie ma opcji, żeby Windows 98 zadziałał na więcej niż 1 GB pamięci RAM, a nawet na tym 1 GB jest niestabilnie, krzaczy się, wiesza, restartuje i generalnie są same problemy. Zasadniczo wszyscy jak jeden mąż mnie tam zakrzyczeli i stwierdzili, że no gadam kocopoły i nie da się tego w żaden sposób uzyskać. Nie będę tutaj ani pokazywał co to za forum ze względu na to, że nie chcę robić nikomu reklamy ani antyreklamy. Nie chcę też w żaden sposób obrażać czy pokazywać użytkowników, którzy mi tutaj wytykali palcem, że pewne rzeczy są nierealne. Jedyne co zamierzam zrobić, to tak naprawdę pokazać wam, chłopaki, że nie ma żadnego problemu i spójrzcie tylko, jak sytuacja wygląda. Wyłączymy sobie ten benchmark, a następnie oczywiście dopuszczę wam go do końca, żebyście zobaczyli, że jednak się nie zawiesi, nie wykrzaczy i będzie działał. Generalnie mam tutaj też kilka gier, na których sobie często, gęsto coś tam pomykam i też działają bez większego problemu. Czekajcie, złapię tutaj wam fiksa na ekran, żeby nie było, że nie widać. Jak widzicie, jest to jak najbardziej Windows 98, tutaj nie ma złudzeń. Ze względu na serwis packa 3.61 ma tutaj na górze napisane Windows Millennium, natomiast jest to 98, tutaj nie ma żadnej ściemy. Widać zresztą po samym menadżerze czy profilach jest jak jest. I jak zdążyliście słusznie zauważyć, bądź też nie, mamy 2048 MB. I nie jest to żaden większy problem tak naprawdę, żeby w Windowsie 98 uzyskać te 2048 MB i stabilną pracę. Tak naprawdę nie trzeba wiele, trzeba tylko jeden malutki programik. Programik, który zamieszczę wam w opisie tego filmu i będziecie sobie mogli ściągnąć i cieszyć się wszystkim powyżej 768 MB w systemie. Będzie wam działać tutaj do 4 GB włącznie. Udowodniłbym wam nawet, że ta 98 śmiga z tymi 4 GB, ale niestety nie mam 98 na żadnym sprzęcie, który ma możliwość obsłużenia 4 GB. Niemniej tak, z 4 GB również będzie bez problemu działał i nie będzie tutaj powodował żadnych problemów. Sam program to tak naprawdę drobny skrypt, który po uruchomieniu dokonuje kilku odpowiednich wpisów w rejestrze systemu, dzięki czemu mamy tutaj pełną obsługę 2 GB i nic nam się nie wiesza, więc tak jak mówię, da się to zrobić, nie jest to niemożliwe. Jak widzicie, całkiem tutaj sympatycznie to śmiga i działa, więc tak. Windows 98 oficjalnie obsługuje nam tutaj pięknie 2048 MB RAM-u. A dodatkowo, jako smaczek, powiem wam tylko tyle, że ze 137 GB również nie do końca mieliście rację, ponieważ bez żadnego problemu, jak tutaj ładnie widzicie na filmiku, ta 98, jak też każda inna, obsłuży nam dyski powyżej tej wartości. Na załączonym filmie widzicie tutaj SSD-ka 512 GB. Gdybym miał większy, też bym wam udowodnił, że nie będzie problemu. Więc słuchajcie, nie powtarzajcie zasłyszanych mitów z sieci. Jeżeli chcecie coś wiedzieć na 100%, zawsze starajcie sobie to sprawdzić. Jest to ważne o tyle, że później nie powtarzacie zasłyszanych kocapołów i nie robicie sobie tutaj z siebie takich troszkę niepoważnych ludzi na forach. Jeżeli w
filmik się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał i nadal się ze mną nie zgadzacie, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli content tego kanału do Was trafia, będzie mi miło, jeżeli rozważycie subskrypcję i zostaniecie na nim na dłużej. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.